Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcoring i zapraszam Was na materiał przedstawiający najnowsze informacje odnośnie nowej gry Tomb Raider 1-3 Remastered. Zapraszam! Jak sama nazwa gry wskazuje, jest to remaster trzech pierwszych części Tomb Raidera, które ukazały się m.in. na konsole PlayStation 1. Myślę, że od razu warto przejść do spraw technicznych, bo tam naprawdę dużo się dzieje. Jak widzimy na ekranie, mamy dostępną tabelkę sterowania. Widać dokładnie na niej, że będziemy mieć do wyboru dwie wersje graficzne gier, mianowicie tą klasyczną oraz odświeżoną. Dodatkowo twórcy zapewnili nas, że to sterowanie będzie lekko ulepszone. Nie będziemy musieli wymierzać co do jednego piksela naszego skoku, będzie to po prostu bardziej płynne. Będziemy mogli się oczywiście na to starsze sterowanie przerzucić, jeżeli ktoś ma taką ochotę i po prostu to przełączyć. Z takich nowych trybów dochodzi nam tutaj nowy tryb fotograficzny. Jak widzimy na ekranie, będziemy mogli zatrzymać w dowolnym momencie grę, ustawić mimikę naszej postaci, czyli Lara Croft, zmienić jej strój, trzymane przedmioty, w tym broń. Widać, że ten tryb fotograficzny jest naprawdę bardzo dopracowany. Jeżeli chodzi o samą oprawę graficzną, gra prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Chociaż, no wiadomo, to nie jest pierwszy remaster tego studia. Wiedzą, co robią. Gra niestety nie wyjdzie w wersji pudełkowej. No cóż, będziemy musieli się zadowolić niestety tylko wersją cyfrową. Kolejną ciekawostką jest to, że w oryginale, w tej klasycznej odsłonie gry, nasze znajdźki, które zdobywaliśmy na ekranie, były 2D, natomiast w ekwipunku normalnie 3D. Teraz to zostało naprawione, wszystkie znajdźki mamy normalnie w 3D. Dodatkowo od razu mamy dostępne poziomy, które do każdej z gier w takich edycjach kolekcjonerskich zostały dodawane. Mianowicie w pierwszej grze, w pierwszym Tomb Raiderze mamy dwa levele, w których będziemy się zajmować zatrzymaniem obcych. W drugiej części mamy cztery levele. Będziemy się udawać do kopalni, aby odzyskać zaginione złoto. No a w trzeciej części udamy się do Szkocji. Jest to kontynuacja trzeciej części i zaczynamy dokładnie tam, gdzie zakończyliśmy naszą grę. No i co? Przyszło nam chyba tylko czekać, aż gra będzie dostępna. Prezentuje się naprawdę obiecująco. Fajnie, że twórcy przykuli wagę na przykład do sterowania, aby to jakoś odświeżyć. Będziemy mogli przełączać grafikę, więc to jest kolejny plus. Będziemy mogli się cofnąć do tych dawnych lat i zobaczyć, jak to kiedyś było. No i oczywiście przeżyć te trzy niesamowite przygody Lary Croft. Z tego miejsca ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, miłej rozgrywki, cześć!